Cześć! Jestem Karincia i witam Was w 30. odcinku z Wyzwania 100 Dzieci w grze The Sims 4. Niestety, kończąc poprzedni odcinek, bałam się, że stanie się to, co się stało w tym odcinku, bo kończyłam odcinek, gdy nasz młody Poseidon był w szkole. Mówię tak, a skończy tak w połowie dnia odcinek, co nie? Mówię, a zapiszę sobie grę, a nie będę dogrywała do 15, bo mówię, chciałabym z Wami tutaj sobie dalej pograć. Mówię, nie będę dogrywać do 15, co nie? No i mówię, może będzie dobrze. Może jak wejdę z powrotem do gry um, następnego dnia, gdy będę nagrywała już właśnie dla Was ten odcinek, może wszystko będzie dobrze. Może jednak Poseidon nie wróci ze szkoły. Może będzie sobie w tej szkole. Będzie wszystko dobrze, co nie? No niestety nie. Niestety się zawiodłam, bo jak, wróci, jak otworzyłam grę, weszłam do tego zapisu gry, no to co? No to co? Posejdon wrócił ze szkoły, no, i nie zdobył szósteczki w szkole, jest zaledwie piątkowym uczniem i nie wiem, jak tam jego, jego odpowiedzialność, to w ogóle jakaś słabizna. No, ale nie ma szósteczki w szkole i nie będzie urodzin w weekend. No bo dlaczego by miały być? No, Ach, gdy Po pierwsze przez święta, które normalnie powinien wczoraj, we czwartek uzyskać, mówię simowe wczoraj, uzyskać szóstkę w szkole i mieć urodziny, ale było święto, to nie poszedł do szkoły. Dzisiaj powinien być już właśnie nastolatkiem i iść do szkoły i zdobyć tam szóstkę i móc mieć na weekend urodziny i móc się już wyprowadzić z domu. No ale przez święto, no to wiadomo, miał sobie w piątek zdobyć szósteczkę w szkole i na weekend miał mieć urodziny na nastolatka. To też się nie stanie, no bo oczywiście po co? Po co? Po co mieć urodziny na weekend? On oczywiście będzie mógł sobie pójść w poniedziałek do szkoły. Wtedy pójdzie, zdobędzie szóstkę w szkole, zostanie nastolatkiem, co nie? Dopiero za jakieś 2-3 odcinki. i wspaniale! Wspaniale, wspaniale, wspaniale. No. No cóż. Ja byłam świadoma tego baga. Miałam nadzieję, że on może się nie zdarzy, że może będzie jakiś cud że będzie wszystko dobrze. No niestety. Oczywiście jestem jeszcze przed aktualizacją listopadową. Oczywiście aktualizacja listopadowa, jeśli ktoś ogląda ten odcinek w dniu jego publikacji, aktualizacja będzie dopiero dzisiaj wieczorem. Więc dlatego jeszcze aktualizacji nie ma, no bo nawet w, w momencie publikacji tego odcinka aktualizacji jeszcze nie było. Będzie dopiero dzisiaj wieczorem o 19. A ten odcinek jest publikowany o godzinie 12, więc 7 godzin wcześniej. Więc... Taka sprawa. Aha, tobie trzeba było zafundować kąpiel. Już pamiętam. Dobra, mamusia się odrywa od grania w gry komputerowe i daję tobie kąpiel. Zapomniałam tak. Oczywiście miała być kąpiel dla ciebie. Oczywiście musimy tobie poszukać e, Lena, tatusia nowego dla dziecka, oczywiście, bo będziemy się starać, żeby w sobotę urodziła dziecko. No niestety. Będziemy, chociaż wiecie co, ja nie mogę być zła na, na Posejdona, bo my przecież mamy miejsce, co nie w rodzince. Więc nie ma się co złościć, jest wszystko dobrze, tylko no szkoda, że tak się stało, jak się stało. No ja tutaj tak patrzę na swoją listę, którą mam tatuciów. Aha, trzeba byłoby tego wiecie co ogarnąć, e, a, a, Wiktora Fenga, bo on był przecież... E, nam tutaj już seniorem jakiś czas temu, więc trzeba zobaczyć, czy on nadal żyje. I jego spróbować zrobić właśnie tatusiem, bo to może być już ostatni dzwonek. Oczywiście ja cały czas mam w myślach, żeby to wszystko tak dobrze wycyrklować, żebyśmy my na święta nie były w ciąży. Bo plan jest taki, o, żeby z papciem mrozem mieć dziecko. No właśnie, jeśli ktoś nie wie, to jeśli, jeśli dziecko. Jeśli ojcem dziecka jest papcią mróz, to dziecko wtedy ma specjalną cechę dodatkową. Więc to jest tylko właśnie taka cecha specjalna dla dzieci papcia mroza, więc tutaj. Chciałabym właśnie, żeby chociaż jedno dziecko było papcia mroza, więc trzeba tutaj właśnie się postarać, żeby lena akurat nie była w ciąży, gdy będziemy zachodzić w ciąży z papcią mrozem. Się nadal nie mogę przyzwyczaić do Leny takiej chudej. Jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to właśnie w poprzednim odcinku odchudzaliśmy Lena. Uuu, uh, korzystanie z nocniczka już prawie na trzecim poziomie, a tak to jeszcze wyobraźnia oraz myślenie, okej. Okay. W takim razie idziesz kochana na nocniczek, proszę bardzo, bo już ci tam niewiele brakuje. Ty widzę, że odrobiłeś lekcję, ale mógłbyś zmienić strój na codzienny, bo w domu mamy kominek, więc jest nam tutaj cieplutko. Proszę bardzo, więc Wiktora Fenga trzeba by było, ale oczywiście będziemy zachodzić dopiero w sobotę w ciąży, żeby dać też leni odpoczynek, a ja nie sprawdziłam. A w sobotę są też urodziny naszej Whitney, okej? Okay. Dobrze. To na pewno pójdziemy gdzieś do miasta, Lenom, i może tam też spotkamy przy okazji Wiktora, on się tam, tam gdzieś często gdzieś kręci, więc powinno być gdzieś też łatwo go dostać. Młoda, ty masz już ten trzeci poziom korzystania z tego nocnika? Jeszcze nie, no to siadaj z powrotem na nocniku. Młody, wiedziałam, że jest głodny. Najpierw niech może odrobi lekcję, później sobie weźmie jakieś ładnie resztki. A ty, skoro już się troszeczkę wybawiłaś, to może podwiększysz nasz budżet domowy, malując jakiś obraz. Proszę bardzo. I jest! Trzeci poziom korzystania z nocnika. Ja wiem, zimno ci tam. To chodź, tutaj sobie po, pograsz w simowe kształty, proszę. W twoim pokoju jest rzeczywiście zimno. Młodemu na pewno też jest Zimno tutaj w jego pokoju, gdzie odrabia lekcje. ale zaraz będziesz jadł w tutaj salonie jadalni i wszystko razem. I tutaj powinno być już ciepło. O właśnie! I tutaj jest ładnie, cieplutko. Łytnim wiemy, wiemy o tym. Sprawdzałam to, więc dokładnie wiemy, że Wytnim ma niedługo urodziny. I przy okazji też skorzystamy z nocy szaleństw. Przy okazji dzisiaj leną, bo dzisiaj wszystko jest darmowe na mieście. Proszę bardzo, więc oczywiście, że musimy skorzystać. Dzieci oczywiście z tego nie mogą korzystać, więc oczywiście dzieci zostaną w domu. Mm. Potrzebowałbyś tutaj nam towarzystwo. Ostatnio, jak uznaliśmy, że granie przez sieć daje tobie towarzystwo, to pograj z braćmi, proszę bardzo. Ładnie. Jak tam Sylenka, Sylenka sobie ćwiczy. Ładnie. Myślenie tym razem, tak? I jeszcze później musimy wyobraźnie poćwiczyć. Ok. Więc, jak jest rozbawiona, to jej chyba. Są bonusy do, do wyobraźni. To może niech sobie poogląda książeczkę, jakąś tutaj weźmiemy. Proszę bardzo, mamusia się nie interesuje dzie dzieckiem, tylko sprzedaj. O, ci słabo ten obraz, kochanie, słabo, słabo. A ty w ogóle gdzie idziesz? Reaguj na pierwszy śnieg. To już chyba reagowałaś na pierwszy śnieg. Poza tym zmień strój na co dzień, proszę bardzo. I proszę mi tu obrazy malować, ok? Proszę bardzo, ładnie malujemy obraz. Dziękuję, Leno. Ja wiem, pada śnieg, ty masz jeszcze tutaj jesień, reagujesz na to. Ja wiem, ja rozumiem. I jak? Rzeczywiście mówiłam, tak, ale już nie jesteś roz... Ach, tę chwilkę, co byłaś rozbawiona i miałaś plusy, to się już skończyło. Wspaniale. Czy ty nie masz żadnej zabawki w swoim wyposażeniu, kochana? Nie, no to jak najbardziej tobie dam jakąś tutaj laleczkę do wyposażenia. Okej, okay, dałeś popis. Mam jakiś festiwal, jaki, 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 bo ja przeklikałam. Smaków. A, tu tam. Nie bardzo. I ty również reagujesz na pierwszy śnieg? Oczywiście, że tak. Chodź do środka, już nie reaguj na ten śnieg wszechobecny, który mamy. Jeszcze jeden dzień i się nie mam. Jeszcze jedną sobotę. Dobra, siku, możesz. W sumie wiesz co? Możesz chwilę pobyć w tej kurteczce, bo tutaj mógłbyś sobie porozmawiać na czatrumie z dziećmi. O, a tutaj w tym pokoju jest troszeczkę zimniej a przy okazji sobie uzyska, uzyskasz troszeczkę właśnie do swojej, swojego towarzystwa. O, proszę, bardzo mała, możesz simowe kształty sobie paciżyć, chociaż wiesz co, ja chciałam, żebyś się chwilę pobawiła leleczką. O, tak to miałam zrobić, a później sobie pograsz w simowe kształty. O właśnie, uuu, mamy arcydzieło. u hu, hu 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 I taki z motywem psy To oczywiście. Też niewiele warte. Niestety to arcydzieło. Coś trochę jest senna, lena. Tak, sprzedaj to arcydziało. To może się troszeczkę tutaj zdrzemni, bo my jak na noc chcemy wyjść, to żebyś miała energię. Może bym nie musiała szyb... za szybko to, tobą wracać. Młody już skończyłeś. Aha, chcesz iść rysować. A ty miałeś rozmawiać na czatrumie. No. To społeczne. Nie, rozmawiaj z. O! Porozmawiaj na przykład z Kubą, ze starszym bratem, że bardzo jeszcze go tak dobrze nie znasz, więc sobie z nim porozmawiasz przez internet. O, i sobie podwyższysz towarzystwo tam. Ładnie. No, a my tu popra popracujemy nad Selenką, aby ona miała wszystkie umiejętności na trzeci poziom, żeby ją można było tutaj ładnie postarzyć. O. I przynajmniej jedno dziecko będzie postarzone. Oni później będą prawie w tym samym wieku, kurczę. Selenka oraz. Posejdon. A pomiędzy nimi jest dość spora różnica wieku, więc. E, Posejdon, przecież miałeś towarzystwo ćwiczyć. Ach, no cóż, nie słucha mnie Posejdon i później takie towarzystwo mam marne, bo mnie nie słucha. A ty jesteś, uuu, ty jesteś śpiące, bo ja bym chciała. Mm, trochę daleko ci brakuje do tego, co nie. Chodź, pójdziesz sobie spać. Mam się i tak za chwilę idzie na, na miasto, więc i tak długo tu nie zabawi więc nie zdążysz mieć koszmarów bo nas już tutaj nie będzie oj młody, młody, młody nie słuchasz się mnie nieładnie, o Lena już wstałaś, dobra jeszcze tylko siku żebyśmy później nie mieli potrzeb o, 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 jeszcze tutaj super skuteczna opieka nad dzieciakiem żeby tutaj było wszystko ok z naszą Whitney o, bardzo ładnie bardzo ładnie, to co? To możemy iść na miasto. I postarać się gdzieś spotkać Wiktora Fenga. Jeśli chcemy spotkać Wiktora Fenga, to myślę, że najlepiej pójść do Sai Shuno. I tak się zastanawiam, gdzie by tu pójść? Hmm. Najlepiej do baru karaoke, chociaż nie wiem, czy w barze karaoke akurat Pana Fenga spotkamy. Tak się zastanawiam. Hmm, bo do domu się mu nich. O, tu może pójdziemy, do Loży w Przestworzach. Tu jest chyba większa szansa, że go spotkamy. Taki elegancki klub, bo on tutaj mieszka w tej okolicy. Tak, to jest idealne miejsce. Tam też jest miejsce na Korok, chociaż tam jest zimno, to jest otwarta przestrzeń. No ale się ubierzemy w kurteczkę i miejmy nadzieję, że je będzie dobrze. I tak zastanawiam, czy wziąć może jakieś dziecko z nami do zabawy, czy tak stricte. Nie, stricte pójdziemy na szukanie ojca. Myślę, nie będziemy zabierać dzieci. Dobra, pierwszą rzecz jaką musimy zrobić, dobra, Selena i Whitney są w żłobku, ty zaś damy, tobie zadbaj o siebie, proszę bardzo, i Lenę przebieramy w strój, zmień strój, właśnie na ciepłą pogodę, ja bym chciała zobaczyć, czy tu też pada, nie, tu jest trochę cieplej, o proszę, cieplej jest w mieście, a u nas tak zimno, kurczę, zimno, śnieg pada, lodowato, zimno, lodowato mogłabym nawet powiedzieć, no to co? Co, skoro są darmowe drinki, to jak najbardziej zamówimy sobie drineczka. I możesz sobie zamówić ulubionego drinka. Ja nie mam pojęcia, jaki jest Twój ulubiony drink. Zobaczymy, czy było warto. U, nawet tutaj jakiś artysta sceniczny występuje. O, proszę! Nie zawsze tak jest tutaj, ale widzę, że się dzisiaj postarali. No i będziesz miała zaliczone noc szaleństw, bo oczywiście darmowego drinka będziemy miały. A korzenny napitek z lodami. ucz! Ktoś proponował, abym wzięła kosmitę, ale to jest kosmitka. To jest na pewno kosmita. No, znalazłam kosmitę. Jedna osoba właśnie proponowała, że skoro mamy już dziecko wampira, to żeby było również dziecko kosmity. To jest na pewno kosmitka, bo wiem, że kosmici właśnie jak, jak są bardzo smutni albo wiecie, bardzo jacyś, to wtedy emanują aurą i im tak można poznać właśnie kosmitę. A tylko, że my musielibyśmy ją zapytać, czy jest kosmitką, czy coś takiego, aby się dowiedzieć. Coś takiego jest u kosmitów, ale to chyba jest w wrednych, tak mi się wydaje. Tu, tu nie znajdę tego, w złośliwych chyba jest? Nie, jest to. Gdzieś to jest taka interakcja. Hmm, ale chyba nie tutaj. Nie, ale wydaje mi się, że jest kosmitką, ale to trudno też jest poznać, czy jakiś Sim jest kosmitą. Naj, naj, najłatwiej przy Barabara bara, bara poznać, że ktoś jest kosmitą. To wtedy na 1000% wiadomo. Travis Scott, nasz status numer jeden tutaj jest. Tutaj mamy Joakina na i ten był Bogusław. Okej, okay, ale nie wiem, czy ta babka jest. Ale no mówię, potrzebujemy mi tak faceta kosmitem. Poza tym yy, z babką chyba my nie możemy zajść. Babka z babką... Niestety nie da rady. No cóż. No. Tak, tak. Bo babki mogą chyba tylko kosmitki i facetów zapłatniać. Tak mi się wydaje, ale że na warto poznać, bo na przyszłość już będzie. Anika Nair, ona wygląda, jakby miała być wampirką, bo tak jest ubrana. Dużo babek przyszło. A czy pan Feng przyjdzie nad Niem? Nie czy pan Feng żyje? Wiecie co? Szybko sprawdzimy. Bo wiecie, ja tu może sobie przyszłam, a pan Feng już może nie żyć. Pan Feng mieszkał tutaj. E, I tak. To mieszkanie jest puste. A to było ich mieszkanie. Tak mi się wydaje. Nie, nie to. To mieszkanie było ich. To jest na pewno pan, pana lobo mieszkanie. Wydaje mi się, że to było ich. Albo któreś z tych było ich. No, ale ja widzę, że tu są wszystkie apartamenty puste oprócz tego zajmowanego przez pana Lobo, a więc pan Feng już nie żyje. Mm, niestety. Nie udało nam się. Oni też dzieci żadnych nie mieli, państwo Feng. E, więc niestety. Po panu Diego Lobo. Ale mamy Joaquina Lesziena. E, on oczywiście chyba nie. Na mojej liście akurat go chyba nie ma. Ale też warto by go mieć za ojca. On jest właśnie z Windenburga. Chociaż my już wielu z Windemburga usiedliliśmy. Czy pan Joaquin sobie idzie? Tak, on sobie idzie. Więc same babki zostały i ten artysta sceniczny. No, no, i oczywiście Travis. Ale z Trawisem już dziecko mamy, no. Hmm, tak trochę słabo. To skoro Państwo Feng nie żyją, hmm, chciałbym pójść gdzieś indziej. Tutaj widzę same babeczki. Żadnych facetów. O, kolejna babeczka. Tak, Zofia Nowak. Nie, tam sobie pójdziemy gdzieś indziej. Fajnie by było, jakbyśmy gdzieś poszli i tam akurat byłby... Noc kosmitów aby, albo coś takiego, bo wtedy też fajnie było. Mówicie no, co, może pójdziemy do tego baru w Łazie Zdrój. Tutaj naszego miejsca. Nie, my nie, ma, nie mieszkamy w Łazie Zdrój. <grym> Sorry, ja prywatną rodzinką mieszkam w Łazie Zdrój. Nie, 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 nie. Ale ten jest fajny bar. Może akurat mówię, natrafimy na noc kosmitów czy coś takiego. I babski wieczór. Babski wieczór to nam nic nie da. Wiecie co? Żołakin tutaj jest? Tak. Dobra, dobra, dobra. Mirosław Ząb i Staruch, Karim Mounib i te sprawy, hmm. Gdzie co? Ja tak poskaczę po barach, zobaczymy. Może gdzieś będzie ten Wieczór Kosmitów, bo fajnie byłoby mieć, fajnie byłoby mieć chociaż właśnie z jednym kosmitą dziecko. O, może pójdziemy do Windenburga, jakbym chciała już mieć, być po aktualizacji, mieć te mniejsze, nie turki miast. Łatwiej będzie się tam połapać wtedy. I trzeba byłoby iść do tego baru, bo chyba... albo tu jeszcze był jakiś... tu był bar. O, właśnie. O, ja rzadko chodzę do tego baru i warto by do niego pójść. Dużo częściej chodzę właśnie do tamtego baru. Proszę bardzo, sprawdzamy. Kolejny bar. I tutaj mamy... Tu też Babski Wieczór? No weźcie, nie mówcie. No, ten znowu Karim. Alice, Spencer Kim, proszę. No, nie, no, sprawdzamy dalej. <noise> Gdzieś natrafimy na, jakieś, na coś innego niż babski wieczór, kurczę. Wszędzie w barach babski wieczór. A co mi zaproponuje wreszcie Czy oni się zmówili? Wszędzie babski wieczór, no. Widzę, że tutaj też mamy żoaki ależ się nam. Czy my mamy jakiś jeszcze bar? Gdzieś. To musi być bar, bo w klubach chyba nie ma czegoś takiego. To musi być bar. Stu byliśmy w tych dwóch wierzbowej zatoczne mamy chyba tylko elegancki klub, czy po prostu klub nocny. Nie mamy baru, tu byliśmy. W Newcastle żadnego baru nie mam postawionego. Nie, mam same tutaj restauracje i te inne rzeczy. W Promenadzie Magnoli nic nie ma, tu byliśmy. W San Majuszku są jedynie bary karaoke, ale one chyba nie dają babskich wieczorów ani nic takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. To musi być chyba zwykły bar. Nie będziemy sprawdzać. W Forgotten Hollow nic. Nie ma, są same mieszkania. jeszcze tu, o właśnie, ten jeszcze. Jest ostatnia nadzieja w tym barze Słony Kier, że będzie coś innego niż Babski Wieczór. I co dostaniemy, co dostaniemy, co dostaniemy? Ba. Czy, czy we wszystkich barach jest naprawdę to samo? To samo, Babski Wieczór we wszystkich barach. Czy to jest po prostu mój pech? Czy tak, czy, czy tak rzeczywiście jest, że we wszystkich barach jest to samo zawsze? Niech mi ktoś napisze. Nie będziemy zamawiać drinka poprzez, podczas babskiego wieczoru. Też nie, aha, my tak jesteśmy kobietami, ale e, mu po, podczas noczy, nocy szaleń zamawiamy tutaj Drinka. I on e, dlaczego nie mogę zamówić drinka dla siebie, tylko ulubionego Drinka mogę zamówić, co to jest? rozczarowujący napój. O, rozczarowała się napojem. Zamów drinka? Nie mogę tak. Dobra, zamówimy drinka podczas babskiego wieczoru. Niech im będzie. I co my tu zamówimy sobie? Jakiegoś dobrego tym razem. I alkoholowego. Uuu, mroczny wiatr może, proszę bardzo. Powinien być za zero, bo mamy nad szaleństw. To, co, co jest zaliczone, nad szaleństw dalej trwa. Mamy Zofię Nowak, mamy. Uuu, Iwi Delgato jest też już nas. jest już młodą dorosłą. O, proszę, proszę. Jak ty, kochana, wyglądasz? Bo ty, jak zaczynaliśmy grę, chyba byłaś e, małym dzieckiem. Czy to by oznaczało, że Lukas Munch będzie już młodym dorosłym? Skoro ty jesteś. To on też powinien być. Uuu. No, proszę, proszę, proszę. No, dobra. A czy ktoś tu jeszcze przyjdzie jakiś facet, bo same babki tu przychodzą i tylko jeden facet, który nawet nie wiem czy nie jest wampirem. Boję się, że jest wampirem. Nowy kiedy jedynie przyszedł za babkę tutaj w zastępstwie. Grzegorz piątka, proszę bardzo. Poznajmy może tego pana Karima. I i, i pan Karim. Jest wampirem? Nie, tak mi się tylko wydawało, że może być wampirem, okej. Okay. Czy to nasza córka przyszła? Eris, no tak, Eris przyszła. Czy to jest pani Yuki? Tak, pani Yuki Bear, proszę, proszę. E tylko gdzie poszła nasza córka? Halo? Sobie rozmawiasz z, z Iwidelga, to to widzę. E gdzie jest? Chyba poszła na górę. Właśnie ja nie sprawdzałam, czy ktoś na górze jest, ale chyba nikogo już nie ma. Tu jakiś facet przyjdzie do baru. Czy nie? Czy same babki tu będą. Kto tam jest? Joaquin uh, Lesz się. Uuu, jest Salim. Tak, bo to jest Salim. Tak, z Salimem też chciałam mieć dziecko. Sami, Salim jest na liście, więc może odhaczmy Salima z listy. No, myślę, że można by było z Salim. Co sądzisz? Hmm? Poznajemy go. Ja myślę, że można by jak najbardziej z Salimem mieć dziecko. A myślę, że w końcu nadszedł czas. Ja mówię, Salim jest na naszej liście, więc jak najbardziej. Czy ty poznałaś go? Chyba nie. Chyba ta interakcja ci się usunęła. Więc ja, ja ją jeszcze raz. Możemy go też zapytać o zawód. Salim jest leniwy i jest blogerem. Jest pisarzem. Z autorem, proszę bardzo. No, ja myślę, że jak najbardziej w końcu. Skoro Wiktora Fengę nie możemy mieć, to kogoś sobie innego musimy przegarnąć. Ja w ogóle muszę pomyśleć o Donie Lotario. Bo on też już będzie powoli dorosłym tak samo jak Salim. I Johnny Zest i nie jeszcze, więc muszę sobie o nich bardzo dobrze pomyśleć. Bo nam ta lista, wiecie, powoli się tutaj kurczy. I niedługo wszyscy już będą również. Dorośli? Czy dorośli? Starzy! O, chciałam powiedzieć tak. W szczególności, jeśli jak i to jest już młodym dorosłym, to na pewno Lukas jest również już dorosły. A Lukas jest na naszej liście. Lukas to w ogóle, wiecie, osoba, którą trzymam w serduszku. Jak ktoś oglądał Legacy Challenge, to dobrze wiem. <grym> tak naprawdę, Lukas mącz, gdy gram wielopokoleniowo jakimiś rodzinkami to bardzo często jest mężem moich simek, więc tak. <noise> no bo on jest dzieckiem na początku wyzwania, więc jak mam drugie pokolenie, to on jest w idealnym wieku, aby być mężem dla moich simek, a więc to jest idealna osoba. I wiecie, nigdy nie wiem, jakie będzie miał cechy, bo jedną cechę tylko ma znaną. Jest tam właśnie z okresu dziecięcia, to jest jedna stała, a pozostałe dwie cechy oraz jego aspiracja są zawsze wielką niespodzianką dla mnie, więc też fajnie, bym się, fajnie byłoby się dowiedzieć, jakie cechy tym razem będzie miał nasz właśnie tutaj Lukas. Tylko trzeba by go najpierw gdzieś spotkać i poznać. Może jakbym gdzieś poszła kiedyś na siłownię, to bym go spotkała. Kogo tu mamy? Tetsu Okada. Eee, nie za bardzo, nie za bardzo. Te, tetsu. Jeśli mogłabym powiedzieć szczerze, na razie wolę, wiecie, pracować zgodnie z listą i kogoś z listy wyhaczyć. Mówię z małą tutaj odchyleniem na właśnie papcia mrozę. No, więc muszę pamiętać tutaj o papciu Mro Mrozie jedynie, żeby tutaj go nie pominąć, proszę bardzo. Widzę, że tutaj ci się usunęło już rozmawianie z Salimem. Powiem, chciałabym, żebyś chociaż z nim przyjaciółmi była i później go sobie w sobotę zaprosimy, jak oczywiście Lena się już wyśpi. Żeby był naszym tatusiem i żeby zajść z nim w ciążę. Widzę, że Salim chyba chce iść do domu. Jeszcze wytrzymaj chwilkę, żebyśmy się zaprzyjaźnili tutaj. Jesteśmy przyjaciółmi i jesteśmy. No to możemy wracać do domu. Dzieci już na nas czekają, są pewnie smutne, głodne, nie no. <grytanie> Dwójkę jest w żłobku, ale warto by już do nich powoli wracać, bo już pierwsza w nocy jest. To ja myślę, że Lena idziesz bezpośrednio do spania, ale najpierw oczywiście wygaszamy kominek, żeby tutaj nic się w nocy nie stało. Ale ty w żłobku, Matko Święta, jak, jest, jak ty strasznie wyglądasz, on jest szczęśliwy, widzę. Jak był sam w domu, to sobie bardzo dobrze radził. Ale ty, młoda w żłobku, to po prostu cię zaniedbali. No ja nie wierzę, jak można było zaniedbać mi, mi dziecko także w żłobku. Bezczelnie i perfidnie. Może powinnam była jej dać zadbę o siebie, ale czy coś? Może byłoby lepiej? Widzę, że, że chociaż się wyspała młoda. Przynajmniej coś. Tobie zjedz, kochanie. Ja chciałam jeszcze oczywiście przypomnieć, że w najbliższy czwartek będzie ostatni już odcinek serii Idealne Dziecko, więc jeśli ktoś śledzi tę serię, to właśnie przypominam. I od następnego czwartku będziemy na kanale rozpoczynać nową serię, a ta nowa seria oczywiście będzie się kręcić wokół nowego dodatku, więc serdecznie już zachęcam do oglądania. Oczywiście przypominam, że jutro powinien się pojawić na moim kanale przegląd właśnie aktualizacji listopadowej, zaś w następnym tygodniu jakoś powinien się w poniedziałek albo w środę, nie, jeszcze nie wiem kiedy powinien się pojawić przegląd właśnie dodatku zostań gwiazdą jeszcze zanim właśnie wyjdzie pierwszy odcinek z, z nowej serii ale nie wiem czy będzie to w przyszłym tygodniu w, w poniedziałek czy w środę bo nie wiem jak się też wyrobię i wiecie jak długo zajmie mi ogrywanie tego nowego dodatku, a ty mógłbyś spać co? pośpi sobie trochę Tja siostra za chwilę też pójdzie spać, tylko chciałam, żeby sobie troszeczkę zabawę podreperowała. Wiem, jesteś smutna, byś potrzebowała kurczę, z kim sobie porozmawiać. To może chwilkę poobejmuj Misia. To też ci na pewno dobrze zrobi, kochanie. Więc misia, z misiem tutaj będzie Tobie dobrze. I troszeczkę ta uwaga przynajmniej będzie lepsza. Bo Tobie już tylko brakuje w tym momencie myślenia. No więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że Ci już tylko myślenia brakuje. To myślę, że w następnym odcinku spokojnie będziemy mogli Tobie zrobić urodzinki i zostaniesz dzieckiem i będziemy mieli dwójkę dzieci i jedno małe dziecko. Oczywiście w następnym odcinku zapewne będzie miało również urodziny. A już jest szósta rano. Łe, to Ty możesz wstawać. Możesz sobie wziąć jakieś resztki. Proszę bardzo. Oczywiście Whitney będzie również dzieckiem w następnym odcinku. Twój ojciec nie żyje niestety. Ojciec Selenki również. Niestety, bo twoim jest Geoffrey Langrave, twoim jest Mortimer Merchfir, tak? W tej kolejności? Tak, w tej kolejności. Byli rodzice, więc niestety oboje już nie żyją. Dobra. Jak tam Lena, bo to też ważne, to młody. Skorzystasz sobie z tej toalety, bo pewnie mama będzie korzystała z tej później. I chciałabym, żebyś porozmawiał na czatrumie, ale tak poważnie porozmawiał na tym czatrumie, dobra, trochę dłużej. Możemy się tak umówić, Poseidon. <noise> że trochę dłużej sobie na tym czatrumie wysiedzisz niż sekundę. Byłoby fajnie. Jak ta młoda. Młoda sobie troszeczkę tam śpi. Bardzo dobrze. E, tobie, oczywiście, zimno. Aha, no tak, dobra. To ja chyba jednak będę musiała wam dać wszystkim <noise> stroje na, na zimną pogodę, które nie wyglądają jak kurtki żeby nie było, że w domu siedzicie później w kurteczkach. Kochana, ja wiem, że ci się chce siku, ale super skuteczna opieka zajmie tobie dosłownie sekundę. Proszę bardzo. Nie mogę nadal wierzyć w to, jak Lena jest chuda. jaka z niej chudzinka dosłownie. O, ale ty jesteś chuda, mówię. Ale fajnie. Bardzo dobrze. Przynajmniej nie jesteś taka grubiutka, jak byłaś ostatnio. No. I z naszą Whitney już wszystko ok. Dobra, a jak tam nasza Selenka? ją już budzić powoli, myślę, że wiecie co, można by ją powoli budzić. Najpierw sobie skorzysta z nocnika, żeby nie było, że tam później będzie musiała skorzystać. A później myślę, że tam z mamusią się po pouczy razem fiszek i to jej tam powinno poprawić uwagę. Tylko mamusia jeszcze najpierw musi sobie wziąć resztki. Mam nadzieję, że nie bierzesz tortu, bardzo ładnie. Nie miałaś w planach tortu. I ja myślę, że oczywiście mamusia mogłaby rozpalić w kominku. Dziękujemy, Geoffrey, że nam się tutaj nami interesujesz. Bardzo miło. Prawda, Lena jest już jaka ona chuda. Się normalnie nie przyzwyczaję, ale normalnie to aż widać w tej sukience, jaka jest chudzinka, dosłownie drobniutka. O, ty też jesteś głodna, kochanie. To sobie zjesz razem z mamusią, proszę bardzo, sobie wziąć porcję. Ładnie tutaj jedzonka. O, właśnie. Proszę bardzo. I będziesz mogła zjeść razem z mamusią. Mamusia sobie też usiądzie obok Ciebie na kanapie. Proszę bardzo. Nawet wiecie sobie, możecie porozmawiać troszeczkę. Tu też Tobie powinno troszeczkę uwagi poprawić już, że będziecie sobie razem ze sobą rozmawiać jedząc. O! Możesz porozmawiać z mamusią o książniczkach na przykład. No i od razu lepsza uwaga. No. <laughs> I od razu dziecko szczęśliwa. Jak Ty tam rozmawiasz na tym czatrumie, no, w końcu wysiedziałeś na tym czatrunie. W końcu. Aha, bo ty masz pewnie zajęty stolik, do którego cię tak ciągnęło. E, ale widzę, że chyba nie dokończyłeś tam malowania. A, Eris, u nas jest. Chodź, dziewczyna, chodź. E, pochwal szczerze. Przyjdziesz do nas, czy my musimy do ciebie wyjść, kochana? E, musimy do ciebie wyjść. Chodź, Eris, słońce nasze. Jesteś jak najbardziej mile widziana, wiecie co? Skoro ty tak potrzebujesz, towarzystwa, zaproś siostrę do środka. Chodź. E, może nie rozmawiać z nią już. Posprzątaj, co nie? No. Młoda tam za chwilę doje i też będzie ok. No, zaproś siostrę do środka. <ścoughs> Cieszysz się? Miałeś zaprosić siostrę do środka Halo. A ty miałaś nie rozmawiać z nią, Halo. Musisz ją pewnie objąć, co nie? No oczywiście, że tak. Proszę bardzo. No. Idziesz porozmawiać z siostrą? Oj, miałam nadzieję, że nie będziecie wychodzić na dwór. No ale cóż, dobra. Chodźcie do środka, tu sobie porozmawiacie. Dobra. Młoda, Selenka, zmień strój na co dzień, proszę bardzo, żebyś nie latała w piżamie cały dzień. Mamusia, stroje, zmień strój na co dzień. A później? Fiszki, ucz podstawowych potrzeb, proszę bardzo. Młody, skoro jesteś tutaj w pokoju, również możesz zmienić strój i poprosić siostrę, by zmieniła strój. Żeby też tutaj w kurtce nie siedziała cały dzień. Proszę bardzo. Poproś siostrę o zmianę stroju. Niech nam pokaże swój strój na co dzień. Pokazuj, Eris. Proszę bardzo. No. Nie siedź w kurtce. Siedź tutaj ładnie z nami w swoim stroju codziennym. Tu w pokoju mamy ciepło. Dobra. Możesz pożartować sobie z nią. Ogólnie sobie porozmawiajcie, tak żebyś sobie w końcu to towarzystwo po, poćwiczył, bo normalnie poćwiczył, poprawił jego towarzystwo. Masakra niestety. O niego właśnie jakoś to towarzystwo nie wiem. Najgorzej, najgorzej powiem wam szczerze. A jak tutaj jest uczenie fiszek? Dobrze chyba idzie. W szczególności, że że sylenka jest szczęśliwa, a szczęśliwe wspomaga na uczenie myślenia, więc bardzo dobrze. Proszę no, proszę ładnie tej trzeci poziom, żebyśmy mogły... O, koniec już tych fiszek? To może jeszcze jedne. Dziewczyny, jak Wam tak dobrze idzie, ucz podstawowych potrzeb, bo później trzeba Salima zaprosić, czy wiecie, zrobić urodziny, zaprosić Salima i w ogóle. Czy nam tutaj się robi? Nie. Widzę, śnieg nam się tutaj nie robi. A czy możemy jeszcze łowić ryby? Nie, jest już za zimno. Aha. A więc jak jest lodowato, yy, to nie można łowić rybek. Okej. Okay. Yy, Uuuu. Czy ona Tobie coś tutaj pomaga, czy coś? Czy sobie tylko rozmawiacie? Nie, sobie rozmawiacie, a przy okazji sobie e, grasz w szachy. Chcielibyście pewnie razem pograć w szachy, ale jest tu tylko jeden, jedno krzesło i, i szachy stoją sto, do, do, do ściany, więc sobie nie pogracie razem. No dobrze, jak jest? Mamy trzeci poziom myślenia. Pewnie tam mamy jakiś torcik, ale by wypadało również jakiś obiad ugotować, bo widziałam, że mamy dość mało tutaj jedzonka. O, może jakiś makaron z serem, czy coś. No, a młoda nie wiem. O, widziałam, że miałaś jeszcze książeczkę w swoim wyposażeniu, to w międzyczasie sobie możesz ją tutaj ładnie poczytać. A więc co, ja myślę. O, tu już ci zimno. A, 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 a. Proszę tutaj usiąść. Pani Libertyli, nasza sąsiadka, nas, nas przyszła odwiedzić. Wiecie co, skoro mam taki dzień fajny, to powitaj sąsiadkę, co? Zaprosimy sąsiadeczkę do, do środka, co nie? I chodźcie, porozmawiajmy sobie w środku. Drogie panie, poznałeś z panią sąsiadkę, to warto zawsze, warto, warto. A to kto? Michał Mucha, jakiś nastolatek. Nie znam. Panie Michale, pan ma jakieś takie... kocie uszy na sobie. Jej, jest już czas urodzin Łytnia. Tutaj kto chodzi? Kazimierz Bida. A, a ty jesteś dzieckiem państwa Bida, bo pani Jasmine Bida zawsze zaczyna jako e, ciążarna Simka, jak się zaczyna grę i to jest ich dziecko, proszę bardzo, Kazimierz. I oczywiście gra mu dała polskie imię, <grymne> trochę dziwnie brzmi, ma trochę właśnie takie bardziej e, azjatyckie nazwisko, ale polskie imię, no bo to jest Sim urodzony przez grę, znaczy w grze. Bardzo fajnie. Ale dobra, myślę, że na tym dzisiejszy odcinek będę kończyła. Jutro nas czekają urodziny. z... Jutro. W następnym odcinku nas czekają odcinki Selenki z odcinki. urodzinki Whitney. Oczywiście będziemy się starać o kolejne dziecko z Selimem, którego mam na liście. Więc wszystko zmierza w dobrym kierunku, a więc urodzinki staranie się o dziecko i mam nadzieję też, że dotrwamy do niedzieli i sobie w niedzielę pójdziemy wszyscy na łyżwy, o tak rodzinnie pójdziemy na łyżwy, też chyba zabierzemy ze sobą dzieciaki właśnie, a więc na przykład Eris sobie zabierze, wszystkich oprócz Persefony, albo na tyle ile będę mogła oprócz Persefony, bo oczywiście Persefona jako wampir lepiej jej nie zabierać na, na, na takie do parku sprawy, więc sobie ją, jej sobie nie zaprosimy, ale tyle ile będziemy mogli, to sobie zaprosimy na wspólne łyżwy do parku, bo się rozpocznie nam już zima i, i się wszędzie pojawią lodowiska, więc mam nadzieję, że się odcinek podobał i do usłyszenia do zobaczenia susu